stoi po wymagania, ale ja się tak tłumaczę, że nie będą. Proszę Państwa, przed nami nagroda Nowary, wyścig dla trzyletnich klaczy pierwszej grupy, dystans 2000 metrów na klaczy. Numer 1 Gabriela Essens, kandydat trofejski Konrad Mazur, trenerem jest Łukasz Kuł. Klacz pokazała, że dobrze czuje się w dystansie, wygrała wyścig trzeciej grupy we Wrocławiu na dystansie 2200 metrów. Klacz bardzo ładnego, bardzo ładnym papierem także na, jeżeli chodzi o dystans. Co najmniej średni. Tuż za nią Harley Wings numer 2 pod Karoliną Kamińską, waga 55 kg, trenerem jest Jarosław Szymczuk. Harley Wings wygrała łatwo bieg trzeciej grupy na dystansie 1800 metrów. Dzisiaj dość trudne zadanie przed nią, bo mocne rywalki, ale też klat z bardzo ładnym papierem, bo córka podwójnego derbisty z Anglii i Irlandii Tarzanda. Także po matce wnuczka Szamardala, francuskiego derbisty. Numer 3 z Torrada zostaje Janusza Kozłowskiego przed Anton Turgajew, waga 56 kg. Po dwóch zwycięstwach w gonitwach trzeciej grupy z Torrada została sprawdzona w nagrodzie. Mniejsza, to klas dzisiaj ma sprawdzian dystansowy, który odpowie, gdzie ta klas dalej powinna biegać. Numerem 9 Baby Pool. Stania Piotra Wiązkowskiego, wśrodle Wacław Janatek, waga 56 kg. Baby Kult, przyzwoity ostatni start, ale porażka do pas Skarni, z którą dzisiaj także przyjdzie jej się zmierzyć, to była porażka w kolejku długości. Dziesiątka Lady Gabi ze stajni Adama Wyrzyka, wśrodle Szczepan Mazur, pod wagą 60 kg. To jest klas, która była czwarta, druga szczególnie czwarta w wiosennej i druga w nagrodzie Kolina, więc sprawdzona także i w gonitwie dystansowej. Natomiast na chwilę poniesie wagę aż 60 kg. Miała mocne starty i zobaczymy, co na tych startów nie odczuje. Z numerem 8 Nobel Globiny zostaje na Daj z bardzo, żeby wszystko miało zgodziło się na części. Daj, ja jestem.
Najadłeś się? No. Fajnie.